Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy rodacy, bracia i siostry, dobrze, pięknie, że dziś tu jesteście, że usłyszeliście ten zapraszający głos Boga, trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę radości. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was umocnię, a ja was pokrzepię. Zostaliśmy zaproszeni przez Boga na to święte spotkanie z Nim, do tego przepięknego kościoła, kluba, Polonii, tu, Sterling Heights, Detroit, kluba wasza, kochani. Ten kościół to wręcz sanktuarium, Matka Boża koronowana, więc królowa już w pełni. To jest nasz dom, bo tu jest nasza Matka. Dlatego przychodzimy, przybywamy z różnych zakątków tego terenu, gdzie przyszło nam żyć, pracować, mieszkać tymczasowo, czy może już od wielu, wielu lat. Tu właśnie do tego domu, kiedy rozpoczynamy, czy chcemy, rozpoczęliśmy właściwie już te rekolekcje adwentowe pod hasłem otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Pozwólcie, by On wszedł jako Boża dziecina, jako boski Zbawiciel do waszych serc, do serc waszych rodzin, waszych domów, waszych wspólnot. Pozwólcie. Nie zamykajcie przed Nim drzwi. Nie omijajcie Go. Jakim bólem przejęty Jan Paweł II, święty, który jest patronem polskiej emigracji, wołał pod koniec swojego życia, że wielu ludzi zaczęło żyć tak, jakby Boga nie było. Jak to przeżywał, jak to omadlał, by ludzie nie zamykali swoich serc, swoich drzwi serc na Boga, na działanie Boga. A papież Benedykt XVI, kiedy już odchodził zmęczony życiem, różnymi problemami Kościoła i świata na emeryturę, pewien wyłom zrobił, dokonał pewnego niesamowitego przedsięwzięcia. Przechodząc na emeryturę, ten mózg świata powiedział: problemem w obecnej chwili dziejowej jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi. Ludzkość traci orientację, traci sens życia, sens wspólnoty małżeńskiej, sens wspólnoty rodzinnej, kościelnej. Czy nie widzimy, że to dzieje się w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, gdzie ten sens jest jakoś zachwiany? Czy młodzi nie czują sensu zakładania małżeństwa, rodziny, ponad 4 miliony w Polsce tak zwanych singli, ludzi, którzy żyją tylko dla siebie, nie chcą rodziny, nie chcą założyć rodziny. Mam też takich ludzi, 40-parolatków, którzy żyją tylko dla siebie, bo mają swój biznes, bankowość, wszystko właściwie. Po co mu rodzina, po co mu małżeństwo, jak on może sobie raz w roku lecieć do Australii na 2 tygodnie na wakacje, czy do Ameryki. Teraz jeszcze jak tych wiz nie ma, to wielu młodych ludzi mówi na 2 tygodnie, na tydzień, na weekend nawet niektórzy lecą, ale bez rodziny, bo po co rodzinę? Ma pieniądze, zarobi 5-8 tysięcy dolarów miesięcznie w Polsce, w różnej branży i mówi, po co mu wydawać na rodzinę? Egoiści. I dzisiaj chodzi o to, by przygotować ludzi, którzy przychodzą do Kościoła, czyli nas,
my przychodzimy do Kościoła. I dzięki Bogu, że dziś tu jesteście. Aby przy tych ludzi, tych, którzy przychodzą do Kościoła, aby nabrali odwagi i zaczęli mówić o Chrystusie. Dziś we współczesnym świecie potrzebujemy, mówi papież Benedykt XVI, już emerytowany, mówi, dziś we współczesnym świecie potrzebujemy przerwania zmowy, milczenia o Bogu. Może tu jakoś w Ameryce tego nie odczuwacie, tej zmowy milczenia o Bogu, ale w Europie jest to tak charakterystyczne, kochani. I taki przykład, może już ktoś go dzisiaj słyszał, ale muszę się z nim podzielić, bo ja to cały czas przeżywam. W maju, kiedy posługiwałem naszym rodakom w Aulnay-sous-Bois, w tym okręgu paryskim, gdzie nasze Zgromadzenie Księży Chrystusowców prowadzi tam wiele i w Saint-Denis, wiele tych parafii, czy nawet polskojęzyczne, bardziej duszpasterstwo wokół Paryża, gdzie całe właściwie Podkarpacie wyjechało pod Paryż, czy do innych miejscowości francuskich, czy do Belgii, czy na wyspy, czy na, do Irlandii, na do Skandynawii. Prawie 3 miliony Polaków w ostatnich latach opuściło kraj, posługuje, pracuje, nawet tymczasowo, tak zwane migracje sezonowe, nieraz na kilka tygodni, czy kilka miesięcy. No skutkiem tego są często rozbite rodziny, czy 100 tysięcy dzieci, tak zwanych eurosierot w Polsce, które na co dzień nie mają rodziców, albo jednego rodzica. I dla wielu rodziców mówią, to nie problem. No dzisiaj są maile, Skype'y, WhatsApp'y, Vibery, Vibery, jakbyśmy nazywali, aby kontakt jest. Nie no, nie ma fizycznej obecności, no to coś jest zakłóconego. No nie wystarczy ta komunikacja dzisiaj medialna, taka czy inna. Miłość to obecność. Miłość to obecność. To bycie na chwilach trudnych i radosnych, bycie zawsze, razem. Tak jak Święta Rodzina da nam przykład właśnie za te dwa tygodnie, zawsze razem. Nawet tułaczka to zawsze razem. Bracia i siostry, tak, ten przykład z tego Paryża, z tego lotniska Orli miałem polecieć do Pragi na zaproszenie ojców dominikanów, którzy prowadzą polską parafię, która jest od 5 lat też sanktuarium Jana Pawła II w Pradze, w stolicy Czech. 4000 dziś konsul mówił, mieszka Polaków w stolicy Czech, w Pradze. Przepiękne miasto, kilka razy byłem, a kto nie był i będąc w Polsce, to zachęcam, żeby podjechać do Pragi i zobaczyć. Zwłaszcza, że w czasie wojny nie było w ogóle zniszczone, ta stara Praga jest ewenementem. Cudowne. I tam jest kościół katolicki, mimo że tylko 7% Czechów chodzi, są 7% Czechów to katolicy. Bo tak są jak gdyby zdewastowani przez komunistów i całkowicie odeszli od Boga, od wiary, bez żadnej wartości. I teraz tak, mam lecieć do Pragi na tak zwane Karolki, bo dominikanie w tej polskiej parafii Czechach organizują od kilku lat w okresie urodzin Jana Pawła II takie święto Karolki. No warto to wprowadzić nawet tutaj w maju, ten duch, przepowiadanie Jana Pawła II, patrona polskiej emigracji, i mszy świętej miał przewodniczyć kardynał Czech, który po polsku też mówi, ale chciał, żeby ktoś obcy mówił kazanie. No i moim marzeniem kiedyś było spotkać się z Polonią kolejny raz właśnie w Czechach i to było możliwe. No i wybieram się tą kolejką metrem na lotnisko w Paryżu, 3,5 godziny i nie dotarłem. Strajk był ogromny, wszystkie kolejki jeżdżą w innym kierunku, napisy są też inne, zapowiedzi inne i trudno się dostać. Jak dostałem się na lotnisko, to już samolot poleciał. Więc dopiero następnego dnia inne tanie linie lotnicze.
z Paryża do Pragi. No i dostałem się już od prawa. Patrzę, taka kolejka za mną, jeden z pierwszych byłem, bo już rano wyjechałem, żeby się nie spóźnić drugi raz. Taka kolejka za mną, duża do odprawy, tak ludzie patrzą w tej kolejce na mnie. Mówię, czy mi się wydaje coś? Czy coś mi tam z tyłu ktoś nie przykleił do garnitury, do marynarki? Człowiek się nieraz tak głupio czuje, bo nie wie, czemu tak wszyscy patrzą. Czy się nie ogoliłem? No wielu się dzisiaj nie goli. No nie wiem, jaka przyczyna. Ale jak mnie odprawił ten młody Francuz, taki 30-kilkuletni, taki gest pokazał. Kciuk do góry. Coś mu się podoba, ale nie pytam go, o co chodzi, tylko taki gest, że okej, nie? Jak już przeszedłem na te gejty, spaceruję, czekam, idzie trzech uzbrojonych po zęby policjantów. Hełmy, okulary, twarze zakryte. Broń taka długa, prawie metrowa, zamach terrorystyczny, czy coś tu się dzieje na tym lotnisku, no ogromny strach. Wasz tam, mówię, tam te zamachy są nieustanne we Francji, tam się dzieje bardzo wiele niedobrego. Jeden z tych policjantów wychodzi, trochę przyspiesza kroku w moim kierunku, podchodzi i każe mi po francusku, mówiąc, zdjąć ten krzyż, ten, który mam. Tak jeżdżę po świecie z tym krzyżem. Benedykta. Zaskoczony jestem, pytam, coś po angielsku, jakiś tam bełkot go pytam, on mówi, że tu jest Francja, tu się rozmawia po francusku. A więc odrzekł mi tam dwa zdania, żebym zdjął ten znak śmierci, nie wolno w miejscu publicznym, na tyle zrozumiałem, nosić krzyżyka. Ja to zrobiłem. Do dziś mam jak gdyby wyrzuty, dlaczego się nie uparłem na to wujcik i mają we krwi jakiś upór i że nie walczyłem z nim, żeby nie schować tego krzyżyka. Kiedy przyleciałem do Dominikanu, do Pragi z tym ojcem Kieroniem rozmawiam, on taki poliglota mówi, to nie wiesz o tym, nie wiedziałeś, że nie wolno we Francji nosić oznak religijnych, no ale komu przeszkadza ten krzyżyk? Jeden nosi dla ozdoby, ktoś nosi w uchu krzyżyk, prawda, ktoś w nosie, w różnych miejscach, a tutaj a byłem na cywila, w sensie w garniturze, w zwykłej białej koszuli, zamiast krawatu miałem krzyżyk. I tak to mocno, kochani, przeżyłem tę sytuację, mówiąc, jakie to przyszły czasy, że nawet w miejscu publicznym, wędrując, poruszając się, trzeba uważać, żeby jakiegoś przestępstwa nie dokonać, że tego nie wolno. Dlaczego na początku rekolekcji o tym mówię? Byśmy, tak jak papież Benedykt zachęca nas, byśmy we współczesnym świecie potrzebujemy wszyscy przerwania zmowy milczenia o Bogu. Byśmy nie wstydzili się przyznawać do Chrystusa. Zobaczcie, cały świat teraz przygotowuje się, powiem chrześcijański, ale zdominowany to Europa, Ameryka, do świąt Bożego Narodzenia. Dekoracje, choinki, żłóbki, te lotniska przez Kopenhagę leciają, Washington, wielkie choinki, dekoracje. Od września są udekorowane sklepy, piosenki w tych sklepach już po polsku, w Polsce tylko po angielsku, wszystkie piosenki świąteczne, bożonarodzeniowe. Nawet przeżywałem już Boże Narodzenie w lipcu w Melbourne, w Australii. To ktoś by myślił, że w połowie 6 miesięcy przed grudniem, jest 25 lipca, Boże Narodzenie, że tam jest wtedy zima, no to zima, Boże Narodzenie w Australii. Trzy miesiące posługiwałem jako kustos sanktuarium Bożego Miłosierdzia właśnie w Melbourne. Tam już przeżyłem. Na czym polegały to Boże Narodzenie? No otwarte sklepy, biznes dla seniorów, połowa cen za jedzenie, zwożą różnych ludzi starszych, żeby tylko nakręcić ten biznes pod etykietą Bożego Narodzenia, Christmas. Mało tego.
we Francji już od kilku lat w niektórych miastach jest zakaz stawiania choinki w miastach. Dlatego, że jak w mieście zdominowana władza czy radni są muzułmanie, to przegłosowali, że nie wolno, po 100 latach Francuzi są oburzeni, w ich mieście nie będzie choinki udekorowanej, oświetlonej, bo jest zakaz. Zakaz jest też używania nazwy Bożego Narodzenia. A więc mówi się o świętach. Przeżywanie świąt. Jakich świąt? No świąt. Inni dodają, że to są święta zimy. Broń Boże, żeby padło określenie Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. Kochani, zapaliliśmy trzecią świecę adwentowego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. To oczekiwanie. Czy nie dziwi nas, że wokół nas, na ulicach, w sklepach jest ten klimat świąt Bożego Narodzenia? Dekoracja, mówię, zapalonych światełek, choinki, kolędy, piosenki o tematyce bożonarodzeniowej już od miesiąca w polskim radiu lecą bez przerwy po angielsku. Tak jakbyśmy byli w Anglii, to ktoś, kto przyjechał z Anglii, to mówi w Polsce tutaj wszystko po angielsku. Nawet piosenki czy w sklepach, wszystko jest. Nikt jakby Polska nie miała swojej kultury. Gwar, zdenerwowanie, mało czasu na zakupy, prezenty, codziennie gonimy, śpieszymy się, kłócimy się w domach, w rodzinach o to, czym się kto ma zająć. Najważniejsze przygotowanie. Ile pochłania czasu, energii, pieniędzy. Bo to święta, mówimy, rodzinne. Bo to przecież kolejna szansa na spotkanie z bliskimi. Ale czy ktoś, z kim się pokłóciłem w rodzinie, otworzy swoją dłoń? Czy podamy sobie rękę? Czy dalej będziemy zaciśnięte pięści trzymali i kolejne Boże Narodzenie minie, a w nas się Chrystus nie narodzi, bo trzymam zaciśniętą pięść i nie będę potrafił przebaczyć, zaprosić, zadzwonić nawet? Kochani, tak. Kolejny raz Bóg chce do nas przyjść. Chce nas przytulić, chce nas odnaleźć. Czy my otworzymy drzwi swojego serca? Bóg z wysokości, jak gdyby niebios, przychodzi na ziemię. Przychodzi do nas, chce wejść w nas, ale świat nam ukradł adwent. Jesteśmy pochłonięci tym gwarem, hałasem, oglądaniem. Korki, pośpiech. Pamiętamy tę scenę z historii zbawienia, pragnę ją przypomnieć, gdy prorok Eliasz miał spotkać się z Bogiem. Czekał na przychodzącego Pana. Czekał. I wówczas gwałtowna wichura rozwalająca góry, krusząca skały, szła przed Panem. Ale Bóg nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi, a po trzęsieniu ziemi powstał ogień wielki. Bóg nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Bóg przybył w ciszy. Tak, kochani rodacy, Bóg rodzi się w ciszy. Bóg przemawia w ciszy. Cisza w życiu religijnym jest nam potrzebna, konieczna wręcz. Jeśli chcemy Boga spotkać, jeśli chcemy Go odkryć, jeżeli chcemy Go dotknąć, trzeba nam nauczyć się trwać w ciszy, znaleźć w swoim życiu tym zagonionym czas na ciszę. Nie ma innej drogi, by dojść do Boga, doświadczyć Boga żywego, niż droga przez ciszę. Jeżeli ciągle jesteśmy w hałasie, jeśli nie potrafimy wyciszyć się, to oddalamy się od Boga. W hałasie nie ma Boga. Potrzebujemy ciszy, dlatego szukamy Kościoła. Spójrzcie, jaka teraz cisza. Jaką potrafimy wytworzyć ciszę, tak jakby nikt nie palił papierosów, tak jakby nikt nie przechodził żadnego przeziębienia. Kapitalna cisza.
tu w tym domu. Jakże nam w naszych domach potrzebna jest w Adwencie chociaż ta krótka chwila ciszy wieczorem, by wyłączyć te billboardy wielkie, świecące na całe ściany. Tak to w rodzinie kiedyś bracia moi się tam pokłócili kilka lat temu. Jeden kupił na święta większy telewizor, taki od sufitu prawie do ziemi. I brotowa się zdenerwowała, a druga, że ten sobie kupił, znalazł pieniądze, a ten nie. Ten nie gadali sobie. Zazdrości. A ten ma większy ekran. Konkurencja, rywalizacja, jakby to było znakiem i cały czas ten telewizor pracuje. Cały dzień. Czy ktoś chce, czy nie chce. Czy oszczędza prąd, czy nie oszczędza. Pracuje nieustannie. Kochani, pokonujemy długą drogę do kościoła. Zobaczcie, ile trzeba tej dyscypliny, by się ładnie ubrać. Przychodzimy na szczególne spotkanie, na nie byle jakie spotkanie. Dlatego wszyscy pachnący, odszykowani jak najlepiej, bo przychodzimy do domu matki, by spojrzeć w oczy matki, by pokłonić się matce. Do matki przychodzi się najczęściej i z kwiatem, i z podarunkiem, ale i z tym spokojem serca. Jak najlepiej chcemy wyglądać przed matką. Przed Maryją Matką, Królową, ale również przed naszą matką. Chcemy się wręcz pokazać, jacy jesteśmy piękni na jej wzór. Takie jest nasze pragnienie. I patronem tej trzeciej niedzieli Adwentu jest święty Jan Chrzciciel, człowiek kontemplacji, człowiek pustyni, człowiek ciszy. Tak, Jan Chrzciciel, aby przygotować drogę na przyjście Jezusa Chrystusa, nie chodził na targowiska, na ulice miast, wręcz przeciwnie, opuścił miasto, poszedł na pustynię i tam w samotności przygotowywał swoje serce na nadejście Pana. Mało tego, słyszeliśmy w Ewangelii, że wszyscy, którzy przyszli, aby go wysłuchać, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, musieli opuścić swoje domy, pracę, swoją codzienność, ten gwar życia i wyjść z tego hałasu do ciszy pustyni. Poszli do ciszy pustyni. Poszli na spotkanie z Janem Chrzcicielem do tej ciszy pustyni. Zadbajmy i my o swojego ducha. Czas zadbać o swojego ducha, a do tego potrzebujemy ciszy. Bo jak napisał jeden z myślicieli, pisarzy, cisza jest przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła. Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, tuż przed rozwiązaniem potrzebowała też ciszy. Każda nasza matka przed naszym narodzeniem potrzebowała wyciszenia, ciszy, nie gwaru, nie szumu, nie hałasu. Kochani, aby Jezus mógł do nas przyjść w kończącym się 2019 roku, potrzebuje naszej ciszy, potrzebuje ciszy w nas. Niech się tak stanie. Niech tak będzie. To życzenie kieruję do każdego z was, waszych rodzin i do siebie również.